do naszych telewidzów poprosić o opisanie tego, co w tym momencie widać na naszych obrazach w przebitkach tego materiału. Droga pomiędzy Olszanką, Olszynem a Leniuszkami. Panie redaktorze, jest to droga pomiędzy dwiema wsiami Olszanki i Leniuszki. Kilometr 700 jest niewykonany i tej drogi było gminy na naszym terenie i jakieś 600-700 metrów na terenie gminy Tuczna. Jest dla nas to droga strategiczna w związku z tym, że przy dowożeniu dzieci mamy z Leniuszek i dzieci mamy z Olszanek. I musimy dwa razy tyle robić kilometrów, a to nam skraca. Brakuje raptem 2,5 kilometra tej drogi, żeby po prostu połowę było dojazdu dla dzieci do szkół i skracało to czas, nie musiały one tak rano wstawać. Od dawna już myślałem o tej drodze. No i swego czasu z panem sekretarzem byliśmy w Lasach Państwowych i dzięki, cała inicjatywa zaczęła się od tego, że Lasy Państwowe weszły z nami we współpracę, bo pozyskują tam drewno i w ubiegłym roku rozpoczęliśmy, czyli w 2019 roku rozpoczęliśmy tę inwestycję. Zrobiliśmy projekt, Lasy Państwowe nam dofinansowały 100 tysięcy, a cała inwestycja kosztowała 450 tysięcy. To było wykonane, panie redaktorze, kilometr podbudowy z kamienia. Nie chcieliśmy tego tak zostawiać i w tym roku z FOGR-u pozyskaliśmy 100 tysięcy, a koszt całej inwestycji wynosił 194 tysiące i zrobiliśmy na tym odcinku, żeby po prostu nie nastąpiła degradacja, zrobiliśmy około ten kilometr, pokryliśmy asfaltem. 4-centymetrową warstwą to ścieralną tego asfaltu wyłożyliśmy. Z kolei to nie jest koniec tej drogi, bo mamy jeszcze 700 metrów w ogóle niewykonanego tego odcinka i mamy wykonany projekt i w tym roku, jeżeli będzie nabór z Funduszu Dróg Samorządowych, to będziemy, proszę panie redaktorze, występowali o środki, żeby dokończyć ten kawałek drogi. Oczywiście mocno kibicujemy gminie Tuczna, żeby połączyć te dwie wsie i żeby nasze dzieciaczki po prostu mogły skuteczniej, lepiej i łatwiej dojeżdżać do szkoły. O ten najtrudniejszy odcinek, a można powiedzieć najbardziej malowniczy przez las, cały czas czeka do realizacji. No tak, i teoretycznie jeszcze najgorszy, bo tam jednak jest taki grunt podmokły, że po prostu po terenie takim w okresie jesienno czy wiosennym nie da się jechać. Musowo zrobić ten kawałek drogi.